mauzoleum systemu minionego odbywa się przy takich okazjach zbiorowe nawracanie na systemy informatyczne. Oto największy na wschód od Łaby przegląd najmądrzejszych maszyn. Jeżeli chodzi o naszą informatykę, na etapie jesteśmy PC-ów i systemów na przykład bazodanowych bardzo prostych, takich jak Clipper czy też D-Base. Tutaj jest możliwość zobaczenia tego, co się dzieje na świecie, tego, jakie są nowe maszyny i tego, że to jest rzeczywiście coś, co może nam pomóc w dość szybkim tempie zrewolucjonizować naszą informatykę. Jest to rewelacyjny generator aplikacji relacyjnych baz danych. Służy do szybkiego tworzenia aplikacji w różnych środowiskach twórczych. Na tym sprzęcie działa Armia Izraelska. Jest również wykorzystywany w Polsce, na przykład w wodociągach w Bydgoszczy. Teraz przełączę na terminal Unixowy, czyli normalny X-terminal. To jest tutaj pod Applications. Na piątkę. Jest DOS Merge na piątkę, który ma tą zaletę, że od razu loguje się do serwera. Ale tylko na piątkę, czy na wszystkie wersje do piątki aż do, bo to jest istotne. Nie, to jest emulator DOSa 5.0. To jest program dosyć skomplikowany. Komputer to jest takie urządzenie, które pomaga człowiekowi myśleć, mi się tak wydaje. Porównać możemy tutaj z CAD-em, z CAD-ią, tego samego rzędu programowanie jak Uni Graphics tak samo. No więc właśnie, albo Prima tutaj, ten właśnie CAD. To Prima, czyli CAD. W Edit jest Undo. No i tu jest twardy dysk, stacja dyskietek, tutaj się włącza komputer. Startować komputer jeszcze może w inny sposób, Alt, Cont, Del. Maszyny rysują coraz grubsze kreski międzypokoleniowe. Wiekowa część naszego gatunku może wkrótce przepaść w otchłani analfabetyzmu, o ile wcześniej nie zdarzy się nic gorszego. Jeżeli będą skomputeryzowane roboty, to kiedyś może nastąpić awaria, kiedy mogą wytłuc człowieka. Różne przypadki się zdarzają. Jestem panną niezależną, no, można tak powiedzieć, dyspozycyjną. Mi ludzie są zadowoleni z mojej pracy. Staram się być w miarę uprzejma, nawet w stosunku do nieuprzejmych klientów. Rozumiem. Czego pani oczekuje z naszej strony? Po pierwsze nie powiedziałeś, nie przedstawiłeś się, to raz, rozmawiając już z szefem. Tak. Informacje, które on ci przekazał, powinny znaleźć się natychmiast na jakiejś kartce papieru, na jakiejś kartce, zanotowane przez siebie, termin spotkania, data spotkania. O czymś możesz zapomnieć, może być, nie wiem, w takiej euforii z powodu tego, że znalazłeś możliwość podjęcia pracy, że po prostu może ci to wylecieć z głowy. Nie jesteśmy petentami. Jesteśmy po prostu kontrahentem, który ma coś do sprzedania. Ma do sprzedania konkretnie swoje umiejętności, kwalifikacje, swoją zdolność, młodość, plastyczność. Więc jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, wtedy staramy się wyegzekwować od niego godne warunki. W takiej pierwszej rozmowie musisz jak najkrócej i jak najlepiej zareklamować samego siebie. Najważniejsze sprawy stawiające się w najlepszym świetle bądź odsuwające od ciebie jakiekolwiek podejrzenia co do twojej niekompetencji. Poza tym sposób z samej prezentacji daje wam możliwość innego odbioru przez pracodawcę. Poczujcie to tak, jakby to było naprawdę. Im częściej, im dokładniej będziemy się przygotowywali, tym większe szanse mamy potem na to, że faktycznie się nie pogubimy i naprawdę dobrze wypadniemy. Robimy teraz spotkanie. Ewa, jesteś znowu sekretarką, ja jestem znowu obserwatorem. Mariusz, przychodzisz do Marcia. Ma uniform, sekretariat, słucham. Proszę Panią, chciałbym się spotkać z człowiekiem, który jest u Państwa odpowiedzialnym za wykonywanie usług. To znaczy, w chwili obecnej szefa nie ma. A może szef jest, tyle że nie dla petenta, który tak niejasno zeznaje. W warszawskiej IMCE animator z uniwersyteckim cenzusem naucza, jak robić dobre i przekonywające wrażenie, jak się najlepiej sprzedać. Na wolnym, ale zatłoczonym rynku pracy, kto siedzi w kącie, ryzykuje, że go nie znajdą w ogóle.
Przybywa w Polsce adresów wymarzonych dla ludzi głodnych sukcesu. Tutaj nie mówi się jak dawniej pokaż papier, ale pokaż co potrafisz. Matka potrzeba wykształciła do obsługi mechanizmu wolnego rynku wiele nowych zawodów, których przegląd zaczynamy na nowym świecie. Kupujemy jeszcze. Dobra. Spośród maklerów, których znam, którzy pracują w biurach maklerskich, rzeczywiście są to różne zawody. Począwszy od geologów, biologów, historyków, no jest rzeczywiście szeroki wachlarz. Tu są potrzebni ludzie z bardzo różnymi cechami psychicznymi. Nasz zawód ma dużo elementów, powiedziałbym, służby. Nigdy nie starałem się ani zostać maklerem, ani nie myślałem zupełnie o tym zawodzie. Zdarzało mi się, że byłem zatrzymywany na ulicy i poszedłem na autograf, gdyż byłem znany z transmisji telewizyjnych. Uwaga, ogłaszamy dogrywkę na Exbud. Specjalista sprzeda akcję Exbudu po 255 tysięcy złotych. Uwaga, ogłaszam dogrywkę na kable. Specjalista kabli kupi akcję po 35 tysięcy złotych. Operatywność przede wszystkim. Szybkość działania, szybkość podejmowania decyzji. To są cechy w moim pojęciu najważniejsze w tym zawodzie. Na giełdzie jak na bazarze. Trzeba umieć taniej kupić, drożej sprzedać, uciec przed inflacją, wyprzedzić koniunkturę. Na rynku właścicieli, kto nie ma do tego głowy albo czasu, powierza interesy maklerowi. To jest zawód, który nie toleruje błędów. Można zrobić jeden błąd i wtedy być może jakoś uda się to odkręcić jeszcze, skorygować. Można zrobić drugi błąd, ale wtedy straci się klienta. Przy trzecim błędzie można stracić pracę. Zawód maklera, podobnie jak zawód lekarza, powinien się charakteryzować pewną etyką. Etyką zawodową, etyką postępowania. Klienci bardzo chętnie przyjmują wygraną, przyjmują jakiś tam zysk, jeżeli się to uda, natomiast boją się i mają pretensje do maklerów, do ludzi, którzy ich obsługują, o to, że na przykład nie udało im się zainwestować dobrze. Nie jest tajemnicą, że nasze zarobki przekraczają średnią krajową, natomiast nie są to jakieś super wielkie pieniądze, a przede wszystkim są to pieniądze, na które trzeba dosyć ciężko zapracować. Wielka posucha na pomysły karnawałowe. Głównie sprzedaje się drogie bilety na bale i zbiera do kapelusza. Taka teraz moda, której nie poddał się tylko zawodowy projektant. Moda codzienna, moda kobiet zapracowanych, moda mężczyzn wtedy niekoniecznie biznesmenów, ale jednak ubierających się na co dzień, czasem tak sobie, czasem lepiej, to jest jeden temat. Ale wieczory, karnawały, rauty, śluby, wszelkiego rodzaju okazje niecodzienne, to było to, proszę Państwa, co zaczęło mnie wtedy naprawdę rajcować. I pozwolę sobie rozpocząć z Państwem spotkanie od czerni. Proszę Państwa, moje ukochane czernie. Cudze sekrety są epidemią literatury polskiej ostatniego sezonu, ale sekrety modnych pań Jerzego Antkowiaka mają smak jak sam autor i jego urodziwe otoczenie.